Obecnie jej książki przekraczają nakład 500 000 egzemplarzy. Znają ją słuchacze radia i widzowie telewizyjnej Dwójki, gdzie do niedawna miała swój program. Ma fascynujący głos i uroczą osobowość. Jest ambasadorem całego świata, zawsze w podróży. Szanowni Państwo, przed Wami podróżniczka Beata Pawlikowska. Serdecznie zapraszam Państwa na wyprawę do miejsca, gdzie spotkałam Indian i bizony. Do miejsca, gdzie zaczęłam marzyć o tym wszystkim, co będę robić później w życiu. O pisaniu książek, o podróżowaniu, o pracy w radiu. Zapraszam do mojego rodzinnego miasta, do Koszalina. Tu jest pięknie, niezależnie od tego, czy jest pogoda, czy jej nie ma. Koszalin to stolica Pomorza Środkowego. W rodzinnym mieście Beaty Pawlikowskiej postanowiliśmy znaleźć nieco egzotyki, a także prześledzić moment, w którym Beata uświadomiła sobie, że chce zostać podróżniczką. Wszystko chyba zaczęło się tutaj, a może trochę wcześniej, na 8 piętrze koszalińskiego bloku. To było najbardziej niesamowite miejsce, jakie mogłam sobie wyobrazić. Stawałam przy oknie, patrzyłam daleko na horyzoncie. Widać było taki maleńki pasek morza i w tym morzu czasami odbijało się zachodzące słońce. I oczami wyobraźni widziałam statki, które tam pływają. I oczywiście ja siedziałam na jednym z tych statków i płynęłam przed siebie. Nie tylko odbywałam tę podróż, ale widziałam już, jak ląduję, jak przypływam do jakiegoś egzotycznego lądu, który znajduje się tam po drugiej stronie tego morza. Wysiadam. Oczywiście podchodzą tubylcy z kwiatami w rękach, witają mnie, więc podróżowałam. Wystarczy stanąć w oknie, żeby zacząć podróżować. Zaraz. Najpierw była szkoła, a potem liceum numer 2 w Koszalinie. Beata była trochę zaskoczona obecnym widokiem odnowionego budynku. Notabene ze środków unijnych. Mam wrażenie, że to nie jest moja szkoła średnia, bo ona kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Teraz jest taka pełna blasku, nawet w środku, jak się wchodzi, to tam jest dużo światła i jest taka czysta i taka cała przejrzysta. Ja ją pamiętam zupełnie inaczej. Kiedy byłam w drugiej klasie szkoły średniej, to zaczęłam się buntować. Właściwie buntowałam się przeciwko całemu światu, przeciwko rodzicom, ale najbardziej buntowałam się przeciwko temu, co zniewalało mnie najmocniej, dlatego że zmuszało mnie do robienia czegoś, na co nie miałam najmniejszej ochoty, a tym czymś było chodzenie do szkoły i uczenie się rzeczy, które mnie kompletnie nie interesowały. To może mało dydaktyczny fragment naszego programu, ale jedno jest pewne. Beata od początku wiedziała, czego chce i do czego dąży. A poza tym oceniała mało sympatyczną szkołę z PRL-u, a nie światłą i mądrą szkołę dzisiejszą. Tu przed chwilą na gałęzi, przed chwilą odleciał, ale przed chwilą był na gałęzi taki duży ptak, który wyglądał jak papuga. I jesteśmy w Parku Książąt Pomorskich, ale ja pamiętam, jak ja się czułam tutaj kiedyś, kiedy byłam dzieckiem. I tak samo czułam się potem w dżungli. I dlatego ten ptak właśnie skojarzył mi się z papugą, bo przychodziłam do parku, takie rosły tam ogromne drzewa i w tych drzewach pływały ptaki, więc ja zamiast dojechać do szkoły, wyskakiwałam z tego autobusu jeden przystanek wcześniej i szłam do parku. I tam czułam się fantastycznie i tak samo właśnie, to samo uczucie miałam potem, kiedy już dotarłam do największego parku na świecie, czyli do dżungli amazońskiej w Ameryce Południowej, bo jest coś bardzo niesamowitego, jest taka ogromna zielona energia, która istnieje w roślinach, w parkach, w ogrodach, w lasach. I ja pamiętam, że chłonęłam z nich tą niezwykłą moc. O, i lilie wodne. Ale te piękne nenufary nie rosną w dżungli amazońskiej, ale w pięknie odnowionym, przy wsparciu środków z Unii, Parku Zdrojowym w Połczynie Zdroju, do którego na chwilę zapraszamy. Co siódmy turysta odwiedzający park w Połczynie, leżącym w pobliżu Koszalina, to przybysz zza Odry. Szachmat. Wracamy do Koszalina. Beata wyraźnie szuka inspiracji. Być może właśnie w tej chwili pomyślała o tym, aby napisać książkę o rodzinnym mieście. A ten okazały budynek to nowy gmach Filharmonii Koszalińskiej, z góry podobny do fortepianu. Dzięki pomocy finansowej Unii budynek będzie oddany do użytku w 2013 roku. Gdybyśmy się cofnęli w czasie o kilkadziesiąt lat i gdybym ja rysowała tutaj murale w tym tunelu, to byłby pewnie mój rysunek, dlatego że tutaj jest żyrafa z akacją, czyli motyw afrykański w samym sercu Koszalina, a szkoła podstawowa numer 10 w Koszalinie to jest moja szkoła podstawowa.
byłam w Koszalinie rok temu, może dwa lata temu, ale i tak zmiany, które widzę tutaj, są ogromne, więc wyobrażam sobie, że jeżeli ja przyjadę do Koszalina znowu za rok, to zobaczę zupełnie inne miasto. Myślę, że za rok, dwa, to naprawdę będzie miasto, które zrobiło następny krok do przodu. Miasto, które no jednak korzysta ze środków unijnych w bardzo szerokim stopniu, bo kilka lat temu przyjęliśmy taką zasadę, że nie robimy żadnej inwestycji bez funduszy zewnętrznych. I myślę, że to po kilku latach krytyki nawet w tej chwili procentuje, bo mieć, a nie mieć 50% przynajmniej to jest naprawdę duże. Ta katedra też zdaje się została zupełnie odnowiona, tak? Bo ona wygląda po prostu jakby została ze sklepu tutaj prosto przywieziona i postawiona wśród zieleni. Na pewno nie jest taką pamiątką z Mielna, ale naprawdę to jest budynek po zupełnej renowacji. To prawda. XIV-wieczna katedra przeszła gruntowną modernizację, która polegała na wydobyciu z budynku surowego, gotyckiego piękna. I pamiętam też, że ten ratusz, który jest za nami, on wyglądał dokładnie tak samo. Pamiętam, że jak chodziłam do szkoły średniej, tutaj stały budki takie, których można było kupić podczas festynów pierwszomajowych. Tutaj były książki, jakieś kiełbaski. To właśnie przy tym ratuszu i on wyglądał tak samo. Ale słyszałam, że tu się teraz będzie wszystko. Tu zaczną się badania archeologiczne i za dwa lata ten rynek będzie wyglądał zupełnie inaczej. Na chwilę pozostawimy naszą podróżniczkę, a my pokażemy, jak zmieniło się pod jej nieobecność miasto. Dzięki środkom unijnym zmodernizowano szpital, który otrzymał na ten cel 100 milionów złotych, a ponadto odnowiono gotyckie obiekty sakralne i bałtycki teatr dramatyczny oraz wytyczono szlak gotyku ze staromiejską trasą turystyczną. Te pionowe tablice to nawigacja po odrestaurowanym centrum miasta. Dzięki niej można na przykład trafić do miejskiego archiwum, gdzie przechowywana jest zabytkowa kronika Koszalina, biura Johanna Wendlanda, którą opracowano również z pomocą środków unijnych. Zyskała też komunikacja miejska, a także straż pożarna, dla których z udziałem finansowym Unii zakupiono nowy tabor. Trwa budowa zewnętrznego pierścienia miejskiego, który ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum. Suma summarum, miasto wypiękniało. A kto więcej chce się dowiedzieć o funduszach europejskich, może zgłosić się do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej funkcjonuje w Koszalinie już 13 rok. Wszystkich mieszkańców zapraszam do korzystania z naszych usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych w zakresie prawa unijnego, funduszy unijnych, praw człowieka, a także szeroko pojętej edukacji europejskiej. Serdecznie zapraszam do nas. Na chwilę ucieknijmy od zgiełku miasta. Jesteśmy nad jeziorem Jamno. Za chwilę zaprosimy na rejs nową atrakcją turystyczną, czyli Koszałkiem. Ta nowoczesna ekologiczna jednostka, przewidziana do transportu ponad 60 osób, regularnie przewozi wakacyjnych gości oraz mieszkańców miasta do położonego nieopodal Mielna. Na szczęście na chwilę wyszło słońce i świat wydaje się piękniejszy. To jest statek na jeziorze Jamno, ale to jest naprawdę bardzo elegancki statek. Najbardziej niezwykłe statki, jakie widziałam, pływają w Peru, po rzece Ucayali. Nie ma eleganckich siedzeń jak tutaj, ani nie ma takich czystych ścian, ani nie ma szklanych okien. Tylko jest miejsca dla 150 osób, ale spokojnie podróżuje nim 500 osób i kiedy zapada noc, wszyscy rozwieszają te swoje hamaki. Ale ponieważ jest bardzo mało miejsca i bardzo dużo ludzi, to ludzie rozwieszają hamaki piętrowo, jeden pod drugim, a ci, dla których nie starczyło miejsca, kładą się na podłodze. I tak wygląda podróż statkiem po rzece Ucayali w Peru. Nieoczekiwanie zareagowali turyści, dla których spotkanie z doskonale znaną im podróżniczką stało się dodatkową atrakcją. W czasie, gdy Beata została zaproszona przez kapitana, my oglądamy statek. Wszędzie jest czysto i w żadnym miejscu jednostka nie przypomina łajb, o których mówiła nasza podróżniczka. Koszałek jest super cichą jednostką i nie ma dymiącego komina. Właśnie! Dlaczego nie ma komina? To jest statek wręcz wyjątkowy, bo to jest pierwszy statek w Polsce zaprojektowany i zbudowany jako statek elektryczny. Bo pływa w Polsce kilka statków z napędem elektrycznym, ale to są statki przebudowane z napędu spalinowego. A ten statek został we Wrocławiu zaprojektowany i zbudowany przez stocznię w Płocku od podstaw. Pierwszy w Polsce i jeden chyba z pierwszych w Europie. Kiedy zaczęłam podróżować, najbardziej ciągnęło mnie do Ameryki Południowej. I tam spędziłam najwięcej czasu,
głównie podróżując po dżungli amazońskiej, ale potem zaczęłam też podróżować po innych kontynentach. Pewnego dnia trafiłam na pustynię Sahara w Afryce, na pustynię Gobi w Mongolii, na pustynię Guajira w Kolumbii, a potem przyjechałam do Koszalina i ktoś mnie zabrał do Słowińskiego Parku Narodowego. Ja patrzę, a tu w moich rodzinnych stronach jest taka ogromna pustynia. Nasze rodzime wydmy przesuwają się z prędkością 9 metrów na rok i pochodzą z morza. Tak, z morza. Wiatry osuszyły morski piasek i poderwały go, jeżeli można tak powiedzieć, w górę, tworząc kopce do wysokości nawet 40 metrów. I te ruchome piaski wędrują sobie, stanowiąc nie lada atrakcję turystyczną. Wracamy do Mielna. Podczas niepogody na wczasowiczów czyhają różne wakacyjne atrakcje. Ich wspólnym celem jest ogólny drenaż zawartości portfeli przyjezdnych. A wszystko to przy akompaniamencie ostrej muzyki, przy frontalnym ataku zapachu frytek, gofrów i Bóg wie czego jeszcze. Uff. Bardziej ambitni turyści przesiadają się w tym czasie na rowery. Warto wiedzieć, że przez Mielno wiedzie wspierana przez środki unijne transgraniczna trasa rowerowa, która prowadzi ze Szwecji przez Bornholm aż do Koszalina. Z kolei jedna z najstarszych tras rowerowych na Pomorzu Środkowym wytyczona jest po nasypie nieczynnej linii kolejowej w Połczynie, dzięki czemu zwiedzanie Szwajcarii Połczyńskiej należy do niezwykle ciekawych i atrakcyjnych. Kiedyś widoki te podziwiano z okien wagonów, dziś możemy je oglądać jadąc rowerem. A propos kolei, znajdujemy się na zapleczu parowozowni kolei wąskotorowej. Staraniem grupy entuzjastów wąskotorówka nadal istnieje i działa w sezonie. Beata jest tu pierwszy raz i z ciekawością fotografuje nieco egzotyczny, ale piękny świat semaforów, rozjazdów i zardzewiałych wagonów. A wszystko to znajduje się w jej rodzinnym Koszalinie. Siedzę w wagonie kolejki wąskotorowej. Teraz tutaj jest bardzo cicho, ale jakby tak spróbować się wsłuchać w tę ciszę, i myślę, że ja to robiłam, kiedy tutaj mieszkałam kiedyś w Koszalinie, to można by w niej usłyszeć odgłosy najbardziej niesamowitych pociągów, jakie jeżdżą na świecie. Postanowiliśmy zaskoczyć naszą podróżniczkę i zawieźliśmy ją do wioski polskich Indian, która znajduje się gdzie? Oczywiście w Koszalinie. Ale Beata nie dała po sobie odczuć zaskoczenia. A zresztą oddajmy jej głos. Jesteśmy w najprawdziwszej wiosce indiańskiej i to jest chyba ostatnia rzecz, którą spodziewałabym się zobaczyć w Koszalinie. Pan Konarzewski razem z rodziną jest zdeklarowanym indianistą. Ruch Przyjaciół Indian działa w Polsce od ponad 40 lat i skupia ponad 5 tysięcy członków. Indianiści pasjonują się historią, etnografią i kulturą Indian. Niektórzy z nich, w odróżnieniu od prawdziwych Indian, obronili nawet prace doktorskie i są pracownikami wydziałów etnograficznych na kilku wyższych uczelniach. Tu w Koszalinie pan Konarzewski zbudował prawdziwą wioskę, która wypełnia się kilkanaście razy w roku na ogólnopolskich i międzynarodowych zlotach. Przyjeżdżają tu też niecodzienni goście z Ameryki Północnej. Jak do nas Indianie przyjeżdżają, czy jak my jeździmy do nich, to mówię o północnoamerykańskich, to zawsze twierdzą, że mamy wiele wspólnego, między innymi orły, ale również i bizony. U nas, u nich bizony, u nas żubry. U nich jest słodka trawa, u nas jest żubrówka na przykład, nie? Takie drobiazgi. Odkryliśmy właśnie indiański wątek w Polsce. I choć brakuje tutaj amerykańskich prerii, to jednak do czego służy wyobraźnia? A jeżeli prerie, to oczywiście bizony. Państwo Konarzewscy hodują małe stadko tych zwierząt. A taki dorosły bizon może ważyć ponad tonę. I jak widać, wywarł wrażenie na naszej podróżniczce. Zresztą na całej ekipie również. To są słynne ptaki hasiora. I widziałam je codziennie, bo tą trasą wracałam ze szkoły do domu i jestem na 100% pewna, że te ptaki były wielkie i czarne. I mam nawet takie wrażenie, że one były ze 4 razy większe niż teraz. Nie wiem, jak to jest możliwe i dlatego jestem taka zaskoczona, że są takie niewielkie. Ale z drugiej strony ptak jest też symbolem wolności. I ja bardzo chciałam być wolna, bo tutaj czułam się zniewolona przez szkołę i przez to, że z Polski wtedy nie można było wyjeżdżać, więc chciałam się uwolnić. Chciałam wyjechać z Polski, wyjechać z Koszalina i tak zrobiłam. Pojechałam najpierw do Londynu na rok, gdzie pracowałam na czarno jako sprzątaczka, jako kelnerka.
Potem pojechałam do Warszawy i wtedy zaczęłam zarabiać na mój pierwszy bilet lotniczy. I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby coś osiągnąć w życiu i do dzisiaj wierzę, że to jest jedyny skuteczny sposób, żeby osiągnąć sukces, jakkolwiek wielki czy mały, żeby zdobyć coś, co dla człowieka jest ważne, to nie czekać, aż ktoś przyjdzie i pomoże mi w tym, ani nie szukać pomocy i nie prosić nikogo o to, żeby mi zafundował coś, o czym ja marzę, tylko myślę, że najlepiej jest zrobić tak, jak ja zrobiłam wtedy, ale ja do dzisiaj w taki sposób żyję, czyli zakasać rękawy i wziąć się uczciwie do pracy. Półmilionowe nakłady jej książek świadczą o tym, że osiągnęła sukces. Już niedługo rozpocznie się spotkanie z czytelnikami. Powoli wypełnia się sala widowiskowa Miejskiej Biblioteki. To tu kiedyś Beata zaszywała się w sali fonograficznej, gdy uciekała na wagary. A dzisiaj? Dzisiaj będzie miała tu spotkanie ze swoimi czytelnikami. W oczekiwaniu na spotkanie zapraszamy na krótką przejażdżkę po mieście. O pomyślności Koszalina decyduje m.in. podstrefa ekonomiczna. Dzięki pomocy funduszy unijnych strefa ma już obszar ponad 40 hektarów i działa w niej 10 zagranicznych inwestorów. Do końca roku ma przybyć jeszcze 2. Liczba chętnych, którzy zdecydowali się wziąć udział w spotkaniu z podróżniczką, przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Czytelnikom zapadła w pamięci nie tylko seria jej dzienników z podróży, w tym klasyczna już Blondynka w Amazonii, ale też jej nowatorski kurs językowy, w którym Beata Pawlikowska w sposób przystępny oswaja z obcymi językami. Odpowiedź na jedno z pytań wydała nam się ważna. Jak podróżuję sama, to nie mam żadnego planu podróży, tylko kupuję bilet. Wiem, że na przykład lecę do Indonezji i wiem, że zostanę tam przez miesiąc, ale nie ustalam bardzo precyzyjnie, co będę tam robić na miejscu, dlatego że na żadnej mapie i w żadnym przewodniku nie ma miejsc, które ja chciałabym zobaczyć. A mnie nie interesują specjalnie pomniki, zabytki i takie rzeczy, gdzie zwykle spotyka się wielu turystów. Ja wolę znaleźć takie miejsca, które są właśnie nieodkryte i nieopisane, więc sobie siedzę w autobusie i oglądam taką mapę najbliższej okolicy. I szukam miejsca, które wyda mi się ciekawe, bo ma na przykład fajną nazwę, albo dlatego, że tam jest jakaś wioska, albo że tam się odbywa na przykład co niedzielę targowisko, albo jeżeli tam jest jakiś port, gdzie przypływają rybacy, to ja wtedy tam przychodzę przed świtem, żeby zobaczyć, jak ci rybacy wracają z polowania, z łodziami pełnymi ryb, wyładowują te ryby na piasek, zbierają sieci, potem jadą z tymi rybami na targowisko. Ja uważam, że to jest fascynujące. Ja mogę tam stać godzinami i patrzeć. Chodzę, fotografuję, oglądam, rozmawiam z ludźmi. Chcę poznać to miejsce, w którym jestem. Chciałabym to miejsce zrozumieć i chciałabym się tam poczuć tubylcem. I na tym dla mnie polega sens podróżowania. Po spotkaniu pisarkę oblegli czytelnicy. Niektórzy przynieśli z sobą pełne torby książek. Jak ktoś powiedział, trudno być podróżnikiem w czasach, w których wszystko już zostało odkryte i Krzysztof Kolumb byłby dzisiaj uznany za niegroźnego dziwaka. Jeszcze trudniej w dobie internetu opisać coś, co można zobaczyć w okamgnieniu na ekranie komputera. Na czym więc polega fenomen jej pisarstwa? Może na tym, że podróżując po świecie, Beata Pawlikowska nigdy nie stara się być mądrzejsza od swych bohaterów. Przybliżając ich świat, pokazuje inny niż nasz, europejski, sposób na życie. Za wasze zdrowie. Czy jest lepszy od naszego? Nie wiadomo. Na pewno jest inny, egzotyczny, a przez to pociągający dla czytelnika.